Według informacji resortu zdrowia w Polsce mamy zidentyfikowane niemal 200 przypadków zakażenia omikronem. To, jak donoszą naukowcy, niezwykle zakaźna wersja koronawirusa, który nęka świat od 2 lat. Poniedziałkowe raporty wskazują na 10% wzrost zakażeń w skali tydzień do tygodnia. W ocenie Wojciecha Anusiewicza niepokojący wzrost zakażeń nastąpił we wschodnich województwach. Z raportów wynika, że rzecznikowi zapewne chodziło o województwa podkarpackie i lubelskie. Porównując bowiem dane z województwa podlaskiego, widać tendencję zupełnie odwrotną. Póki co. Ale tak samo było u progu czwartej fali, która okazała się najsilniejsza ze wszystkich. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował również, że do najbliższej soboty wojewodowie mają przedstawić resortowi plan zabezpieczenia w skali kraju aż 40 tysięcy łóżek dla pacjentów dotkniętych zakażeniem SARS-CoV-2. Jeśli pod koniec stycznia notowane będą kolejne wzrosty, liczba ta urośnie do 60 tysięcy, zapowiedział. Wiele wskazuje na to, że we wtorek 11 stycznia w Polsce pęknie kolejna granica. Liczba śmiertelnych ofiar wirusa zliczana od początku pandemii przekroczy 100 tysięcy osób.